No ja kocham się w piosenkach, no jak można inaczej powiedzieć, no. Ale skąd to się wzięło? No bo nie każdy zbiera piosenki i nie każdy się kocha w piosenkach. No raczej nie, no wie pan. A to. No na przykład co, rodzice byli muzykami? Nie, nie, nie. Nie. O, tata to był w ogóle, słoń mu na ucho nadepnął. Aha. Tak. A fortepian był w domu? Nie. Jakiś instrument? Nie. I nikt nie grał? Tylko ja miałem mandolinę kiedyś. Aha. Panie Januszu, bardzo dziękuję, że się Pan zgodził porozmawiać. I na początek chciałem zapytać, w jakim mniej więcej jest Pan wieku? Mężczyźni i świat nie mają lat. Rozumiem, to jest odpowiedź na to pytanie. Tak, to jest moja odpowiedź. To przejdźmy dalej. O Bazarze Różyckiego mówiło się, że to taki jest jednak teren, w którym dochodzi do wielu, nazwijmy to, nielegalnych transakcji. I różnych można tam spotkać szemranych ludzi. Na Bazarze Różyckiego i w ogóle na tak, Pradze. No o Pradze tak, zawsze była tak, taka, tak, prawda, fama. Czyli ale zgadza się. Słusznie. Tam było albo w karty, albo... Mówi pan teraz o grze w trzy karty. Tak, tak. No więc Ben Clark. Obojętne, czy w trzy karty, czy te oszukiwańcze. Trzy lusterka. Tak. I on miał obstawę. Tam nie wolno było wygrać. On brał tutaj dwie karty. Z tym, że jedna była właściwa, którą należało położyć, a druga była fałszowana karta. I zamiast tej puszczać karty pierwszej, to on puszczał tą drugą kartę. I raz, dwa, trzy. I każdy mówi, o co nie? Ta. Ile pan stawia? No to, to. Odkrywa, a bierze mu pieniądze, to jest to. On oczy wybałuszył. No to znowu czekał, żeby się odegrać. I tak w końcu doszło do tego, że wszystkie pieniądze przegrał i się nie odegrał. Taka była kombinacja. Czy na karty, na trzy karty, czy na te... Widział pan tych ludzi grających? Oczywiście. Nawet mój kolega to był. Nie będę mówił nazwiska, ale powiem tylko jego imię, Krzysio. Też mieszkał na Wicentego, w tym domu, gdzie mieszkała moja ciotka. Dorobił się na tym? A jak pan uważa? Uważam, że się dorobi. No na pewno. A to jeszcze pan nie zna jednej takiej rzeczy, jak przychodzili do jubilera. Do jubilera? Tak. Do jubilera. Jubiler wydał mu całą tacę. On tak przebierał. I brał powiedzmy, czy jakiś pierścionek, czy obrączkę tego. I na tą plastelinę przyklejał do spodu tutaj. No i potem, nie wie pan, no to za drogie tego. I ten pierścionek czy obrączka zostawała tutaj, a przychodził następny, już wiedział, że gdzie to jest, bo mu powiedział, odpiął to elegancko, schował do kieszeni. No to nie, to za drogie, to wie pan, to nie da rady. Ale to już ma pierścionek czy obrączkę w kieszeni. No ale jak to tamten nie widział, że on mu nie oddaje tego pierścionka, który oglądał? Ale to nie było widać, bo to była gromada tego. Mhm. To nie zwrócił uwagi przecież. Teraz ważne pytanie. Farmazoniarz. Farmazoniarz. No to udawał wielkiego na farmazona, no żeby kraść, no. No. Czyli kogo udawał? Kogoś innego. Kogoś innego, oczywiście. Bo teraz widzę, że seniorzy są bardzo pod obstrzałem, jeśli chodzi właśnie o takich różnych współczesnych farmazoniarzy. Co to dzwonią i mówią, że wygrał pan odkurzacz tego, tak, żeby tak, się tak, tak, miał tak, pan tak. takie telefony. O, a bo to raz. To mu poślałem, posłałem wiązkę taką jak potrzeba i w porządku. A mógłby pan zacytować? A nie, nie mogę. Aha, szkoda. Nie mogę, bo mnie skawka złapała. Aha, czyli nie owijał pan w bawełnę. No, a niby z jakiej racji? A jeszcze tam też chcieli wziąć mnie na dziadka. Ale muszę panu powiedzieć, że mojego znajomego tak zrobili. Zrobili? Zrobili go na parę tysięcy. Ła. Zrobili go, a wydawałoby się, że cwaniak. Miał tych wnuków i był właśnie zdziwiony, że wnuczek tam zachorował, czy no nie wiem, w każdym razie zrobili go. A mi, co ja... zrobić, co by pan zrobił tym ludziom, jakby ich pan złapał, co są po drugiej stronie telefonu? Lepiej niech pan nie pyta, co ja bym zrobił. Lepiej niech pan nie pyta.
Jest jak... bo to każdego mogło spotkać. I to taki łobuz. I to taki łobuz, który obrabia biedaka i nie patrzy, czy on będzie miał na chleb, czy będzie miał na żywność, tylko go okrada. To jest dla mnie człowiek, to jest gorzej hieny. Gorzej hieny. No niech pan przeczyta, jeżeli pan chce, niech pan przeczyta, bo co, ale w ostrogach. Bo co? Co jest w tej książce? Oto byli złodzieje, ale mieli honor i ambicje. A nie patałachy. Czyli kiedyś złodzieje mieli zasady. Tak. Tak. Ja jego podziwiam, on w ogóle się nikogo i niczego nie bał. Tak jak on występował, jak on postępował, to naprawdę niech się inni uczą. Czyli na przykład te zasady były takie, że nie okradało się swojego, prawda? A nie, nigdy nie wolno. A było tak, że gnoje takie okrady. Mówię, co ty taka twoja mać, to ty swojego okradasz? To skąd ty jesteś? Tak było. Tą książkę to przeczytałem z jak największą przyjemnością, że charakter, że honor, że dbał o to, ażeby był porządek. Lojalność. Lojalność, no oczywiście. To się kiedyś liczyło, prawda? Tak. To są takie wartości, można honor powiedzieć. Honor przede proszę. Wszystkim. I gram, tak rozkosznie płynie życie. Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy. I może być, że nawet nie wiesz ty z daleka, że jestem sam, że tak mi bardzo ciebie brak. A ja tęsknię, a ja czekam na jakiś list, na jakiś krok, na jakiś znak. A ja chciałem porozmawiać o dźwiękach, bo zazwyczaj jak się wspomina dawne czasy, to się człowiek głównie koncentruje na obrazie. Jak pan wtedy na Targówku mieszkał, w tamtych latach, to jakie dźwięki tam wokół towarzyszyły? Jakby pan tak zamknął oczy i stanął na tej swojej ulicy, to co tam pan słyszy? Zależy przy której ulicy mieszkałem. Bo ja mieszkałem przy ulicy Algierda, Smoleńska, Korzona. No dobrze. No to... Lusińska. To jakie były właśnie różnice w tych dźwiękach? Co tam było słychać przy każdej z nich? Handlarzy, którzy prowadzili wózki na kółkach. O. I sprzedawali to, co było możliwe, to znaczy owoce południowe i śledzie. A i szklarze przecież chodzili. Chodzili jeszcze ci, którzy sprzedawali jakieś tam swoje wyroby. No, sporo było takich podwórkowych sprzedawców. Mhm. A ostrzący noże przychodził tam na podwórze? A, oczywiście. To i przecież przychodzili, grali, śpiewali też. Orkiestra taka dwóch, trzech przychodziła i skrwawione serce, zdeptane w tłumie. O moje, tak, to kuchary już wygląda i papierek tam 50 groszy czy 5 groszy. I teraz poszedł. Dziękuję bardzo, dziękuję. To, no, tak było. No. A katareniarz przychodził? O, przychodził. Z papugą czy z chomikiem? Ten to był biedny kataryniarz. Ten to był biedny. Ale, bez żadnego zwierzaka. Ale przychodził taki facet, który pięknie gwizdał, miał taką gwizdawkę. To on tak pięknie gwizdał przez tą że wszyscy wiedzieli, że przyszedł lodziarz. I on sprzedawał lody. Ach, to było takie wezwanie. Tak. Sygnał rozpoznawczy. A jeżeli pan będzie z jakimś z tych panów rozmawiał i pan wspomni o takim, to powiedzą na pewno tak, jak ja. A to pan pierwszy jest, co mówi akurat o tym. Tak? Tak, czyli... No może akurat nie pamiętali. Fajny, nie gwizdający lodziarz. Tak. I wtedy dzieciaki wiedziały... Ale różnie gwizdał, naprawdę różne tony wyciągał. Albo może miał różne smaki i informował, że dziś ma miętowe. Tego to ja nie powiem.
do każdego smaku inna melodia. Tak. Przed panem leży taki segregator z olbrzymią ilością piosenek. Pan hobbystycznie zajmuje się, można powiedzieć, historią polskiej piosenki rozrywkowej. Czy aż tak daleko pan sięgnął słowami, to nie, no ale kocham melodię, kocham piosenki, kocham tekst piosenki, który jest bardzo dobry. Mhm. Przede wszystkim piosenka przedwojenna pana interesuje? No tak. A którą piosenkę uważa pan za najlepszą, najbardziej ukochaną? Zaraz. Dokładnie tego nie pamiętam, ale jeżeli pan będzie mógł złapać. Tak. Bo jeśli kochać, to naprawdę, czy życie ma być po cierniach, czy z róż, na wszystkie dole najgorsze i najrkwawsze, bo jeśli odejść, to zaraz stoić. Przecież nie ma innego sposobu, tak już być musi, na próżno szukał być. Jeśli kochać, to do śmierci, to do grobu, jeśli zerwać, to zaraz, to już. Panie Januszu, pan jest po prostu niewiarygodnym romantykiem. Tak, ja widzę. Wspaniała ta piosenka. Romantykiem jak romantykiem, ale mnie się podoba tekst i podoba mi się melodia. No to przecież nie można powiedzieć, że od razu ktoś jest taki zaromantyzowany. No. Jak pan myśli, ile zna pan tekstów piosenek? Ile znam? Wie pan, w tej chwili to tak jak na złość mało mi na myśl przychodzi, ale miasto wyższy nam, światem wszystkich lamp, piękne do szaleństwa Monte Carlo, romantyczna nasza przeszłość, jeśli tylko zechce znów powróci, zróbmy zatem więc, aby z naszych serc popłynęła pieśń o Monte Carlo. Senza rimpianti, senza d'amore, più conoscer mia d'amore, cogliere fiore, più bei del mondo, perché la vita bella vivere. To znaczy, że i radości nie ryderę, szalona pieśń o wiośnie, z pieśnią tą pójdźmy w szeroki świat, niech żyje miłość, niech żyje radość, piękny jest cały świat. Nie tego mi żal dziś najwięcej, żem ciebie kochał mocniej czy goręcej, i żeś poszła toś temu niewinna, to już inna, nieważna jest rzecz. Siedzimy razem w tej tawernie, ja i ty, a z oczu twoich niespokojnych płyną łzy i płyną słowa pełne żalu, pełne. A potem wyszła ta piosenka. Znany taniec, znany rytm, pan nie umia, to wstyd. Zna to pan? Nie, pierwsze słyszę. A jak to dalej leci? Zaraz panu powiem. Znany taniec, znany rytm, a styl pan nie umie, a to wstyd. Ten modny krok to właśnie lambet walk. Panowie wraz z paniami spróbujcie w domu sami, jakie to niezawiwe, a jakie miłe. Kroczek naprzód, kroczek bok, to jest właśnie lambet walk. Ten nowy ton i ten nowy ton i sześć uderzeń rąk. Dobre to, nie? Bardzo dobre. One, te piosenki przedwojenne, moim zdaniem, i tak jest też moje doświadczenie, bo troszkę, może ich nie słucham, ale podsłuchuję, że tak powiem, to one bardzo pozytywnie nastrajają. Panie Januszu, ja chcę się dowiedzieć, skąd się wzięła ta miłość do piosenki? Czy rodzice byli muzykami? Nie, tata to by w ogóle jakby mu słoń na ucho nadeptał, tata to nie dał rady. Tylko tam od czasu do czasu zadźwięcza. Jakiś instrument był w domu? Ktoś grał na nim? Instrument to ja miałem. Grałem, ale to był marny instrument, to była mandolina. I za specjalnie dobrze jeszcze nie grałem, jeszcze nie potrafiłem utrzymać taktu. Ale teraz, no i to tak właśnie to zostało. No ja mam, no nie wiem jak mam powiedzieć, no mam do piosenek i do tekstów jakieś zamiłowanie. A w domu był adapter? Czy patefon, jak to się wtedy mówiło? No kiedyś to był patefon. A kręcała, a potem kończyło się mama. No, zwalniała sprężyna. ma pan kolekcję płyt? Czy kolekcję? No mam około 200 płyt, no ale czy to jest kolekcja, to trudno bym powiedział. No, różne chyba, są. Ja bym powiedział, że chyba tak. Ale u mojej ciotki, przecież ciotka miała też taki patefonik.
jak bomba uderzyła, a ciotka mieszkała tu na Wicentego, niedaleko tego Żaby, jak to tam? Ronda Żaba. Tak. Tam były drewniane te domy dookoła. To wszystko to spłonęło przecież. To wszystko... Ciotka akurat wyjechała i została zabita. Pierwsze wrzucane bomby, to ciotka została zabita, ojca, siostra. A ojca, brat został wywieziony do Oświęcimia. Mm-hmm. Tam zginął. Mm-hmm. Cóż mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, czy to kotle świński, latam tak jak kusociński, 4 razy na godzinę, że aż strach. Myśli pani, że to blaga, już rycyna nie pomaga, rabarbaru, ani smaru też mi jadł. Coś utkwiło mnie w żołądku, coś mnie dusi od początku, coś tam dusi, coś tam przecież musi być. Może igła lub rębożec, 4 haki lub 2 noże, może singer nad maszyną i chcesz żyć. Jestem chory i nie wiem do tej pory, czy to trzeba kieciszka, czy dziobka. Przed tygodniem była bardzo zdrowa. Ja jestem chory do nieboszczyka story. To dręczy mnie, trwa 7 dób, się boję, będę trup. Pani zdaje się przed rokiem do czynienia miała z bokiem czy żołądkiem, tego nie pamiętam już. Pani brała coś figułki, ma na kasza suche bułki, ja to samo biorę jednak ani rusz. Może pani mi poradzi, może pańki, może kadzi, może nadr, może wiatr będę pić. Może akwa ze stylata, może wanna, może wata, może dziwa, lewa, tywa, jak to żyć. Jestem chory i nie wiem do tej pory, czy to znowu wątrobowa. Przed tygodniem była bardzo zdrowa. Jestem chory do nieboszczyka skory. To dręczy mnie, trwa 7 dób, się boję, będę trup. Mój żołądek do sebzika, ktoś tam skaczek, ktoś tam tyka, tam na pewno topił prawie jakiś bok. Ktoś tam czuje jakiś skokcić, choć jedno dobre karaoke, albo jakiś inny zwariowany bok. Może zjadę szkołę tańców, kordon serków i łamańców, może mam trojacki, zmieniłem płeć. Może zagrzeć mam fajerkę lub załować akuszerkę, moim wrogom ja nie życzę tego mieć. Jestem chory i nie wiem do tej pory, czy to dłaga, czy dolcowa. Przed tygodniem była bardzo zdrowa. Ja jestem chory do nieboszczyka skory. Pod ręczy mnie trwa 7 dób, się boję, będę trup. Janusz, zdrowia ci życzę. A komiksów pan nie czytał w dzieciństwie? O nie, czytałem. Była tak zwana karuzela dla młodzieży. Taki tytuł. No oczywiście, że się czytało. I kiedyś się chciałem pochwalić, że mam cały zbiór tego i poszedłem na tą łąkę, co jak mówiłem, z domu. No i cholera koza przypadła, mnie zabrała jeden egzemplarz i zjadła.